obłędny sernik czekoladowy. Wilgotny, delikatny, rozpływający się w ustach, który jest naprawdę prosty w przygotowaniu, a podbija podniebienia. Koniecznie wypróbujcie ten przepis, nie tylko od święta. A po inne zapraszam Was na mojego bloga www.talerzpokus.tv. Zaczynam od rozpuszczenia gorzkiej czekolady w kąpieli wodnej. Do żaroodpornej miski wrzucam kawałki czekolady i stawiam miskę na garnku z gotującą się wodą. Mieszam czekoladę, aż się rozpuści i odstawiam, aby ostygła. Następnie do jednej miski wbijam żółtka, a do drugiej białka jajek. W białkach nie może być nawet odrobiny żółtka. Dodaję sól i na najwyższych obrotach miksera ubijam białka na sztywną pianę. Teraz do miski z żółtkami dodaję stopniowo cukier i ubijam je na najwyższych obrotach miksera na puch. Kiedy żółtka i cukier są już ubite, dodaję kawałki masła i dalej ubijam. Następnie dodaję ser. Skrobię ziemniaczaną i kakao. Mieszam składniki rózgą. Dodaję ostudzoną płynną czekoladę i jeszcze chwilę mieszam, aby składniki się połączyły. Na koniec dodaję ubitą wcześniej pianę z białek. Krótko mieszam z pozostałymi składnikami. Piekarnik Samsung Dual Cook nagrzewam do 180 stopni Celsjusza. Funkcja góra-dół. Tortownicę 22 cm wykładam na spodzie papierem do pieczenia, a boki smaruję masłem. Do tak przygotowanej tortownicy wlewam ciasto na sernik. Wkładam ją do nagrzanego piekarnika i piekę sernik przez godzinę. W tym piekarniku można równocześnie piec zupełnie różne potrawy, np. sernik i bardzo mocno doprawione mięso. Zapachy nie będą przenikały między komorami. Samsung Dual Cook to wysokiej klasy urządzenie z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, ale także świetnym designem. Po upieczeniu sernik studzę w piekarniku przy otwartych drzwiczkach przez minimum 5 godzin. Piekarnika nie muszę czyścić, bo robi to sam w trakcie pracy. Kiedy ciasto jest już wystudzone, wstawiam je do lodówki, aby się ścięło i miało przyjemną dla podniebienia konsystencję. Przed podaniem przygotowuję jeszcze polewę i migdały. W rondelku podgrzewam śmietankę, a kiedy się zagotuje, dodaję kawałki mlecznej czekolady. Rozpuszczam je, dodaję masło i mieszam rózgą, aby polewa była jednolita i gładka. Na suchej, gorącej patelni prażę płatki migdałów. Trzeba uważać, aby się nie spaliły. Migdały odstawiam do ostudzenia. Czekoladowy sernik polewam czekoladową polewą i posypuję prażonymi migdałami. Jest nieziemski i naprawdę bardzo czekoladowy. Więcej kulinarnych inspiracji znajdziecie na moim blogu www.talerzpokus.tv. A po informacje na temat piekarnika Dual Cook zapraszam na stronę kuchnia.samsung.pl.